Cześć, przegląd w bloku. Teraz widzimy kulę. W kuli miałem 11 krewetek green, tych zielonych takich, ale je odłowiłem do wiaderka. Tutaj sobie teraz mieszkają tymczasowo. Zaraz wezmę te światełko. No, no przestraszyły się. Tutaj sobie mieszkają, bo tutaj się strasznie rozmnożyła planaria, te robale takie brzydkie. No i wybrałem taką elitarną jednostkę składającą się chyba z 12 molinezji, która robi właśnie porządek z tymi robalami. Może tak nieświątecznie to będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że już nikt o tej porze na Szczepana nie tego nie siedzi przy stole. No taki robal, co nie? No tego było tutaj setki, teraz już ciężko to znaleźć. Także tak to sobie jest. Zaczepimy światełeczko. O! Tak. No tu 70. Dzisiaj taka rodzina przyjechała po... Właściwie to chcieli 4 głupiki i 4 molinezje, bo kupili córce czy tam synowi akwarium 25, słuchajcie. No i wyszło tak, że ostatnio zamieniłem się z takim ziomkiem tutaj z osiedla na rybki, ale kumpel mi doradził, żeby jednak nie mieszać krwi z taką niewyselekcjonowaną rasą. No bo tamte samce były, zresztą zaraz zobaczycie, miały na przykład bezbarwny ogon, co nie, ładne kształty, ale ogon na przykład bezbarwny czasami, zależy od samca. No i oddałem te rybki dzisiaj, między innymi te rybki, no bo ja i z wiadra, czyli i od rodziców wziąłem 2 ładne samce, no i właśnie samca od tego gościa, z którym się w piątek zamieniłem. On też brał jakieś roślinki ode mnie i rybki. Także ten, no kręci się cały czas coś. Roślinek dałem temu małżeństwu. Znaczy dałem, sprzedałem, co nie? Bo ja sobie drobne pieniądze, ale zbieram z tego mojego hobby. Także te hobby jest darmowe dla mnie. Żaden sprzęt, który tutaj widzicie, czy tutaj, ja za niego pieniędzy nie zapłaciłem, można powiedzieć, już teraz to już się zwróciło. No, trochę powycinałem roślinki, troszkę tylko. Jak to wyglądało wcześniej, to będzie widać we wtorek, albo w środę, bo wypuszczę filmik z moją córką, która pokazała, jak tutaj się waży i jak się daje nawozy w tym akwarium według naszej polityki. No, widać, że wszystko działa, chyba jest ok, co nie? Wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, ale naprawdę nie mam powodów do tego, żeby narzekać. U rodziców mam więcej problemów, jeżeli chodzi o akwarium, bo tam rzadziej bywam, mniej doglądam, bardziej intuicyjnie muszę działać, z wyprzedzeniem, no ale spoko, nauczę się. Tak sobie jest w 70. O, przejdziemy sobie do kuchni. No i jak tu jest? Tu są ślimaki, tu roślinki z wycinki. Tu jedno akwarium. Tu tymczasowe
akwarium, wiaderko z gupikami. Zaraz hejt poleci, bo kurczę, tak wiadrze, nie? Nie, to tymczasowo. Tymczasowo te rybki pójdą do różnych akwarii w regionie. Ostatnio kumpla krewetki, takie kunderki zwykłe, Jarka, powędrowały do Austrii bodajże. Także różnie to bywa. Słuchajcie. Pokażę wam te samce, na które się zamieniłem. Że tu większy samic dostałem, ale to wiadomo, o co chodzi. Samic jest tak jakby chyba zwykle więcej niż samców. Nie uważacie? O takie coś, nie? No i kumpel mówi, no wiesz co, no stary, rozwalisz sobie kurde genetykę. I tak sobie rozwaliłem. Tymi rybkami głównie. Ze 112 od rodziców. Tu była taka zbieranina różnych gupików z różnych części Polski, bo koleś jeździł po delegacjach, jeździł na targi, jeździł po różnych hodowcach, pewnie Solarixa sobie tam namierzał. No i naprawdę to była zbieranina, jak tu 112 dostałem, nabyłem. No ale to wszystko przypadek, wszystko co tutaj widzicie to jest dzieło przypadku, to że tutaj akwarium to też przypadek, przecież ja nie planowałem, że na stole w kuchni zamiast lepić pierogi będę miał akwarium 25. A kto by sobie tak życie zaplanował, słuchajcie, ale jest fajnie. Zobaczycie jak podaję te nawozy w tych akwariach. Wesoły taki filmik z córeczką. Także bardzo was zapraszam. No już po świętach jest, także już będziemy liczyć coraz dłuższe dni. Już tak jakby, tak jak ja to mówię, do 12 to te wskazówki zawsze jak jestem w pracy idą pod górę. To tak samo o tej porze roku. Już chyba wskazówka idzie od 12 w dół, już ma ze z góry coraz dłuższy dzień. Ale lata coraz szybciej lecą. Fajnie jak jest fajnie i tyle, bo powiem po tych świętach. Fajnie jak jest fajnie, oby było. Oby gorzej nie było. Tego nam wszystkim życzę. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. I na razie. Hej.